pozbawiona realnych relacji lub kiedy one słabną lub wręcz zanikają, władza przestaje być władzą, przestaje być władzą służebną. Staje się anonimowa i despotyczna. Traci w sobie moc posłania, cechę bardzo charakterystyczną dla autentycznej władzy. Jest ona bowiem posłana, by porządkować jakiś rodzaj chaosu i wprowadzać określony porządek między ludźmi i w świecie. Pojęcie posłania wpisuje się w dynamikę od i ku, czyli w dynamikę relacji. Posłanym od Ojca był sam Chrystus, który mówił, że ten, kto chce być wśród was wielkim, niech będzie waszym sługą. A kto chciałby być pierwszy między wami, niech się stanie waszym niewolnikiem. Tak właśnie Syn Człowieczy nie przyszedł, by mu służono, lecz żeby służyć i dać życie swoje na okup za wielu. Z Ewangelii patrona dnia dzisiejszego świętego Mateusza. Dobry władca, będący w ciągłej, a zarazem pięknej i dobrej relacji z tymi, którzy mu władzę powierzyli, jest warunkiem spokoju, zadowolenia, dobrobytu i bezpieczeństwa w państwie. W dramacie Williama Szekspira Macbeth oraz Lady Macbeth dążą do władzy w sposób obsesyjny. Władza jest marzeniem obojga. Wydaje się ona jedynym warunkiem szczęścia małżonków. Sposób, w jaki Szekspir omawia problem władzy, pokazuje, jak trudnym zagadnieniem jest władza nie tylko w średniowiecznym, scharyzowanym świecie, ale także w rozumieniu uniwersalistycznym. Bohater dramatu Szekspira kieruje się ślepą ambicją, rządzą władzy, próżnością. Jego pociąg do władzy jest podsycany zarówno przez żonę, którą kierują również niskie pobudki i brak skrupułów, jak również przez przepowiednie Wiedźmina. Władza jest ważna, ale jednocześnie jest ona źródłem wielu zagrożeń, realnych pokus, poważnych niebezpieczeństw. Przez nią Macbethowi było tak trudno wyznaczyć jasne granice między dobrem a złem, a później o postawienie granicy w popełnianiu zbrodni. Ponieważ Macbeth pozwolił złu opanować swoje serce, dzięki medium władzy przekazuje to zło na zewnątrz. Bohater staje się wręcz niepohamowany w wyrządzaniu zła, w doprowadzeniu otaczającego świata do upadku. Okazuje się, że wystarczy mała iskierka sił nadnaturalnych, aby spowodować w człowieku lawinę nienawiści, bezmyślności, rządz różnego rodzaju. Wtedy upadek jest nieunikniony. W tragedii Szekspira przedstawione są dwa typy władców, dwie różne drogi, jakimi można sprawować władzę. Pierwszy typ realizuje Macbeth, władca tyran, machiaweliczny despota. W niniejszym wystąpieniu będę chciał pokrótce spojrzeć na naturę władzy z perspektywy teologicznej, z perspektywy prawdy o Bogu Trójjedynym. Bezpośrednim powodem takiego spojrzenia jest z jednej strony sytuacja, w jakiej znalazła się współczesna władza. Z drugiej zaś w przyszłym roku obchodzimy rocznicę 1700 lat pierwszego Soboru Nicejskiego, który odbył się w 325 roku, który opisał prawdę o Bogu Ojcu i Bogu Synu. Przejdźmy do tytułu Natura władzy Boga. Pisał psalmista: zbyt dziwna jest dla mnie Twa władza, zbyt wzniosła, nie mogę jej pojąć. A apostoł Paweł dodawał: o głębokości bogactw, mądrości i wiedzy Boga, jakże niezbadane są Jego wyroki i nie do wyśledzenia Jego drogi. Kto bowiem poznał myśl Pana, albo kto był Jego doradcą? Z listu do Rzymian. Treści obecne w Biblii są ważne,
i wielce pomocne przy rozważaniach nad tajemnicą Boga Trójjednego, największej i zarazem najtrudniejszej prawdy chrześcijańskiej wiary, a jednocześnie najpiękniejszej i najbogatszej w swojej treści. Prawda ta mówi, że w jedności boskiej natury egzystują trzy osoby – Ojciec, Syn i Duch Święty. Wszystkie one cieszą się identyczną boską naturą, a zarazem są różne jedna od drugiej. Symbol quicumque, zwany symbolem atanazjańskim, ujmuje tę prawdę następująco. Bogiem jest Ojciec, Bogiem Syn i Bogiem Duch Święty. A jednak nie trzej panowie, lecz jest jeden Pan. Syn jest zrodzony z Ojca przed wiecznym zrodzeniem. Duch Święty zaś pochodzi od Ojca i Syna przez przedwieczne pochodzenie. Mimo różnic związanych z pochodzeniem, trzy osoby posiadają naturę Bożą nierozdzielnie, współistotnie. Są niestworzone i wszechmocne. Wyznając wiarę w Boga Trójjedynego, umysł ludzki staje przed wielką tajemnicą życia Boga miłości. A ponieważ miłość jest zawsze misterium, czyli tajemnicą, czymś więcej niż da się sprawdzić i obliczyć, co pozwala się ująć w słowa i wyrazić w terminach, stąd sama miłość, niestworzony wieczny Bóg, musi więc w najwyższym stopniu być tajemnicą, samym misterium. Kiedy teologia chrześcijańska mówi o Bogu Trójjedynym, ucieka się do różnych terminów. Używa terminu zrodzenie, pochodzenie czy tchnienie. I w kontekście zrodzić się musi na pytanie, czy terminy te są dla nas zrozumiałe? A jeśli tak, to w jakim stopniu? Na ogół wielu pytanych odpowiada twierdząco, że rozumie. Ale czy słusznie przytakuje i czy właściwie rozumie? Może rozumieją nie na sposób ziemski, lecz nie na sposób boski, jakby należało. To sprawia, że terminy te są dobre i zarazem niedobre, jednocześnie prawdziwe i fałszywe. Ukierunkowują uwagę wierzącego na cel, lecz do celu nie doprowadzają. Cel bowiem jest w ziemskiej rzeczywistości nieosiągalny. Cel wykracza poza stworzone rozumowanie. Terminy, których zwykliśmy używać, by zbliżyć się do tajemnicy Trójcy, są nazbyt ubogie. Są produktem ludzkiej inteligencji, która poruszając się w kategoriach czasu i przestrzeni, w ich obszarze formuje swoje opinie na temat boskiej rzeczywistości. Bóg tymczasem żyje poza nimi, poza czasem i poza przestrzenią. Dlatego trudno, wręcz nie sposób opisać Go, Jego natury i życia w sposób pełny, wyczerpujący. Z pewnością nie dokona się tego przy użyciu ludzkiego języka, posługując się dostępnymi nam tutaj terminami czy pojęciami. Z pomocą mogliby przyjść święci, cieszący się darem wizji. Wolni od czasu i przestrzeni, wolni od materii, mają bliższy dostęp do Boga. Lecz daremne jest oczekiwanie na ich pomoc, na pomoc świętych. Ciesząc się oglądaniem Boga twarzą w twarz, nie używają pojęć. Ponieważ Bóg jest miłością, święci zostają włączeni w Niego, stanowiąc jedno z Nim. Żyjąc w ekstazie miłości, nie muszą więc opisywać Boga. Terminy, którymi posługujemy się w świecie ziemskim, stają się dla świętych niepotrzebne, wręcz zbyteczne. Są prawdziwymi metafizykami, jak powie święty Bonaventura. W tym roku obchodzimy jego rocznicę śmierci, 1274 rok. Doktor Serafiński doda przy okazji, że ekstaza jest najwyższym i najszlachetniejszym sposobem poznania, którego nie rozumie ktoś, kto nie doświadczył go,
a doświadcza go tylko ten, kto jest zakorzeniony i ugruntowany w miłości, by wraz ze wszystkimi świętymi pojąć jej długość, szerokość i głębokość. Na tym polega prawdziwa mądrość, dająca się doświadczyć. Ponieważ jesteśmy w drodze na spotkanie z Bogiem i nie cieszymy się jeszcze darem oglądu, stąd musimy się odwoływać do terminów. Korzystać musimy z ludzkich pojęć. Słowo zrodzony, które Kredo stosuje do Syna, zostało użyte, by przeczyć twierdzeniu, jakoby Syn został stworzony w czasie, co z kolei podważałoby Jego wieczność, równą z Ojcem. Używając pojęcia zrodzony, ojcowie soborowi w Nicei w 325 roku stanęli na straży czystości chrześcijańskiej wiary. Atakowany przez te ruchy heretyckie, które chciały wiedzieć w Chrystusie, czy widzieć w Chrystusie osobę niższą od Boga. Także termin pochodzenie, użyty z kolei w odniesieniu do Ducha Świętego, bronił boskości Ducha i Jego równości z Ojcem i Synem. Kredo wyznaje więc, że odwiecznie Duch Święty pochodzi od Ojca i Syna. Trzy osoby boskie posiadają zatem naturę Bożą nierozdzielnie, współistotnie. Jedyna różnica, która zachodzi między nimi, polega na odmiennych relacjach. Relacja staje się więc czymś wyjątkowym, wręcz powiemy cudownym. Relacja, którą ja mam sam sobą, a również relacja, jaką nawiązuję z moim otoczeniem. Od jakości tej relacji zależy w istocie wszystko. Zależy mój sposób patrzenia na siebie, mój sposób akceptowania siebie, czy wymagania od siebie czegoś więcej, ale również sposób relacjonowania się z osobami, które są wokół mnie. Z tajemnicy życia Trójcy Świętej wynika, że obrazem Boga jest wspólnota. Kiedy wiara wyznaje, że trzody boskie cieszą się identyczną boską naturą, stawia zarazem pytanie, czy pojedynczy człowiek rzeczywiście powołany został na obraz i podobieństwo Boże. Różne padały odpowiedzi. Wspominałem o tym również w wykładzie wczorajszym, pytając się, czy przykazanie miłości jest nadal aktualne. Już tutaj przepraszam, że nie mogłem dojechać, ale z tego co słyszałem, że kandydat na przyszły stopień doktorskie odczytał wykład lepiej niż sam autor tego referatu. Bardzo dziękuję. Więc pytamy, czy pojedynczy człowiek rzeczywiście powołany został na obraz i podobieństwo Boże. Różne padały odpowiedzi. Niektórzy teologowie mówili, że właśnie dlatego Bóg stworzył Adama i Ewę, by pokazać, iż pełnym jego obrazem i podobieństwem nie jest pojedynczy człowiek, ale dwoje ludzi, mężczyzna i kobieta, którzy są w relacji. Do stworzenia kobiety Stwórca skorzystał z żebra mężczyzny, tak mówi autor natchniony, chcąc podkreślić dwoistość osób i tę samą naturę. Widok kobiety wywołał zachwyt mężczyzny. Jego słowa: ta dopiero jest kością z mojej kości, ciałem z mego ciała. Ta będzie się zwała niewiastą, bo ta z mężczyzny została wzięta. Miał wyrazić słowa biblijnego Adama, ich komplementarność, dwa podmioty i jedna natura. Karl Rahner uważał wręcz, że człowiek jest obrazem Boga dopiero jako małżeństwo, zjednoczenie dwóch osób, kobiety i mężczyzny. Rodzina byłaby zatem, jak sądził, najbardziej właściwym obrazem Boga Trójjednego na ziemi. Chciał przez to również zwrócić uwagę na społeczną naturę człowieka. Czy miał rację? Stworzenie obrazu
dar obrazu i podobieństwa do rodziny jako z pełnego jego wyrazu nie jest w pełni uzasadniony. Pośrednio znaczyłoby, że wszyscy ci, którzy nie zakładają rodziny, byliby wykluczeni z Bożego daru. Skąd inąd wiemy, że można być dla drugiego na różne sposoby i przez całe życie. Jedną z tych form bycia dla jest chociażby dar miłości, dar posługi, dar troski, dar wychodzenia naprzeciw osobom potrzebującym. Ważna więc jest owa nośność relacji. Trzeba więc nam wrócić do podjętego przez nas tematu, który sugeruje, jak sugeruje tytuł, dotyczy próby zrozumienia władzy, kiedy zastanawiamy się nad nią w kontekście tajemnicy Trójcy Świętej. Myślę, że to jest dla nas, osób wierzących, ale nie tylko dla nas, bo Bóg jako Stwórca jest początkiem wszelkich działań, wszelkiej dynamiki międzyludzkiej i to, czym żyje On w sobie, nie ma odniesienia tylko i wyłącznie na treść naszego credo, nie ma nas tylko dopingować do modlitwy Ojca, Syna czy Ducha Świętego, ale w jakiś sposób pokazuje, gdzie tkwi źródło wszelkich relacji społecznych. Ono nie spada znikąd, tylko wypływa z tajemnicy Trójcy Świętej. Jednak to, co powiedziałem dotąd, nie było bez znaczenia. Z pewnością nie było zbędne, chociaż mogło niektórym sprawiać takie wrażenia. W rzeczywistości było przygotowaniem terenu, w które możemy teraz wrzucić nowe ziarno. W Ewangelii Świętego Jana czytamy słowa zaskakujące. Chrystus mówi sam o siebie. Ja sam z siebie nic czynić nie mogę. Słowa Chrystusa sugerują, jakoby był całkowicie pozbawiony samodzielnej władzy, żyjąc w mocnej zależności od władzy Ojca. Jakby nie miał nic własnego, a wszystko zawdzięczał Ojcu, który pozwala mu działać wyłącznie dlatego, że jest Jego Synem. Wypowiedź Jezusa z Ewangelii Jana, dopiero co przytoczona, ja sam z siebie nic czynić nie mogę, sugeruje, jakoby działał on wyłącznie mocą tego, przez którego istnieje. Tymczasem uroczystość Trójcy przy Najświętszej Kościół czyta fragment z Ewangelii świętego Mateusza, kiedy Jezus mówi wręcz coś odwrotnego, wręcz paradoksalnego. Ewangelia Mateusza, rozdział 28. Mówi Chrystus, dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Ewangelia nam mówi, że ja sam siebie nic czynić nie mogę. Tutaj mówi, dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Z podkreśleniem, dana mi jest wszelka władza. Słowa Jezusa wydają się być sprzeczne z Jego wypowiedzią przekazaną przez świętego Jana. Z jednej strony, trzymając się wypowiedzi przekazanej przez Mateusza, twierdzi on, że otrzymał wszelką władzę na niebie i na ziemi. Władzę absolutną, nielimitowaną, bezgraniczną. Zaś w tekście janowym mówi, że sam od siebie nic czynić nie może. Czyli jest zależny, jego władza jest uzależniona. Jak zatem rozumieć te dwie wypowiedzi tej samej osoby? Jak je rozumieć w kontekście władzy? Pierwsza wypowiedź sugeruje, jakoby Chrystus posiadał władzę absolutną, podczas gdy druga przeciwnie, jakoby takowej nie posiadał. Znajdujemy się w tej sytuacji dość szczególnej, a zarazem niezwykle interesującej. Z jednej strony odnosi się ona do Chrystusa, Syna Bożego i sposobu sprawowania przez Niego władzy. Z drugiej natomiast dotyczy natury władzy w ogóle. Czy ona jest, czy nie jest, czy jest absolutna, czy służebna. Władza bowiem jest ogromną mocą. Dobrze sprawowana władza podnosi, buduje, daje życie. Podczas gdy źle zarządzana władza niszczy, zabija
rujnuje, neguje życie. Stąd więc tytuł Jedność warunkiem egzystencji i rozwoju. Jesteśmy na terenie teologicznie nowym, wciąż mało omawianym, nadal jeszcze obcym teologicznej debacie. Stąd też potrzeba wielkiej roztropności i ostrożności. Potrzeba w istocie ewangelicznej mądrości. Chcemy wejść w serce największego misterium, którego zrozumienie jest poza zasięgiem stworzonej inteligencji. Lecz mimo tego, mimo iż jest to trudno, czy zgoła niemożliwe, nie można nie podejmować wysiłku, by zbliżyć się do Niego, wszak zależy to od Boga, na ile pozwoli dać się poznać, na ile uchyli przed nami nieprzebrane bogactwo swojej mądrości i wewnętrznego bogactwa, czym nas obdarzy, albo czym nas ubogaci. Jak w takim razie odczytać sens dwóch wypowiedzi Jezusa przytoczonych wcześniej? Co wnoszą one w rozumieniu natury władzy i w sposobie jej sprawowania? Przed czym ostrzegają i do czego zachęcają? Tekstem wiążącym te dwie powiedzi są inne słowa Chrystusa, przynajmniej tak mi się wydaje, kiedy mówi, że z Ewangelii świętego Jana, z rozdziału 10, ja i Ojciec jedno jesteśmy. Z miłości Ojca, mówi Jezus, Syn otrzymuje wszystko, co charakterystyczne jest dla natury boskiej. Cieszy się darem wieczności, zawsze był, jest i będzie. Cieszy się darem wszechmocy, wszystko może uczynić, niezmiennością. Zawsze jest ten sam, identyczny, niezmienny, stały w swoich odniesieniach do stworzenia. Cieszy się mądrością, wszystko co robi jest mądre i dobre. Świętością, złego nie chce, grzechem się brzydzi. Sprawiedliwością, za dobre wynagradza, za złe karze. Cieszy się miłosierdziem, pragnie zbawienia wszystkich ludzi i tym podobne. Wiara wyznaje, że Ojciec dzieli się z Synem także pełnią władzy. Przyznaje to Syn, kiedy mówi, że dana mi jest wszelka władza. Syn pozostaje w nieprzerwanej, odwiecznej relacji miłości do Ojca. To właśnie ta relacja miłości sprawia, że Ojciec ciągle rodzi Syna, czyli ciągle nieprzerwanie odwiecznie Go miłuje. Miłość Ojca do Syna jest boska, stąd odwieczna i niezmienna. Zawsze tak samo intensywna, głęboka i twórcza. Syn nie otrzymuje istnienia i tego wszystkiego, co związane jest z boskością, sam od siebie. Wszystko, co ma, jest darem Ojca. Od Ojca też otrzymuje synowską tożsamość. Lecz nie pozostaje bez odpowiedzi. Nie jest tylko tym, który otrzymuje. Nie jest gąbką, która tylko i wyłącznie wsącza w siebie wody życia, które wypływają z Ojca. Nie jest bierny, ale równie twórczy jest co Ojciec. Odwdzięcza się zatem Ojcu poprzez relację, tym samym, czyli boską miłością, wdzięcznością. Dzięki niej konstytuuje Ojca w tożsamości bycia Ojcem. Stąd też Jezus Chrystus, Syn Boży, będzie mógł powiedzieć, że sam siebie nic czynić nie może, bo to, co czyni, otrzymuje od Ojca i to, kim jest, zwraca Ojcu. W ten sposób Ojciec sprawia, że On staje się Synem, a Syn sprawia, że Bóg staje się Ojcem. Ratzinger dopowie, że wypowiedź tą chrystologia objaśnia wrzeznałkę o relacji w związku z pojęciem Syna. Powiem, sam Chrystus, zwracając się do uczniów, powie, że beze mnie nic nie możecie uczynić. Analogiczna relacja, jaka wiąże Syna z Ojcem, warunkując ich działanie, wiąże poniekąd także wierzącego z Chrystusem. Bez pomocy Syna Bożego osoba wierząca niezdolna jest nic uczynić, nic sprawić, niczego dokonać. Wszystko, co ma, otrzymuje bowiem od Syna, sprawiając, że oddając Synowi
to, co otrzymuje, sama również rośnie. Dlatego analogicznie do jedności Ojca z Synem, czyli do słów ja i Ojciec jedno jesteśmy, teologia mówi o jedności wierzącego z Chrystusem. Z myślą o niej powie Jezus: ja jestem krzewem winnym, wy latoroślami. Chrześcijanin może przynosić obfite owoce pod warunkiem, że stanowi jedno z Chrystusem. Tak bowiem jest między Ojcem i Synem. Ich jedność miłości jest źródłem życia Ducha Świętego. Podobnie jak jedność wierzącego z Chrystusem również zaczyna owocować pięknym otoczenia i pięknym relacji. Miłość jest źródłem życia i zakreśla jego granice. Powoli zbliżam się niestety ku końcowi. Widzę już żal na twarzy, że tak szybko kończę. Ale myślę, że kiedy jeszcze będę zaproszony, będę mógł kontynuować. Miłość jest siłą życia i działania. Jest ona także, miłość paradoksalnie jest jakimś limitem dla tego, kto kocha. Wyznacza mu pewne granice, których nie wolno mu przekroczyć. Wyjście poza nie oznaczałoby śmierć miłości, bo byłoby to działanie na szkodę umiłowanego, jakby zaprzeczenie miłości. Miłujący natomiast gotów jest oddać wszystko za umiłowanego, włącznie ze swoim życiem. Ci, którzy darzą siebie prawdziwą miłością, nie działają w oderwaniu od siebie. Silnie ze sobą współpracują, są w pięknej od siebie zależności. Z miłości syn żyje w całkowitym oddaniu się ojcu. Z miłości do ojca syn nie jest w sobie, ale całkowicie żyje w ojcu. Właśnie dlatego, że nie jest on w sobie, jest on w nim, czyli w ojcu, stanowiąc z nim, z ojcem jedno. Pojęcia bardzo trudne. Należało rzucić na rzutnik i kontemplować cały dzień to jedno wyrażenie. Ale znając wyobraźnię słuchaczy, to myślę, że i rzutnik by nie pomógł, bo ona idzie poza rzutnik. Rzuca przed nasze oczy to, co jest w naszym wnętrzu. Jedność syna z ojcem sprawia, że posiada on pełnię władzy i zarazem jej nie posiada. Bowiem z miłości do ojca oddaje mu się całkowicie i bezwarunkowo. Oddaje mu samego siebie. I stąd splatanie się przytoczonych wcześniej wersetów, które dla naszej stworzonej inteligencji wydają się dziwne, niezrozumiałe, jakby sprzeczne. Oto bowiem równolegle słów: syn nie może nic czynić sam siebie, które chrystologia objaśnia przez naukę o relacji w związku z pojęciem syna, słyszymy słowa Chrystusa, który mówi, że dana mu jest wszelka władza na niebie i na ziemi. Bogu trójjedynym nie ma bowiem niczego, co nie byłoby jednocześnie własnością wszystkich trzech osób, każdej z osobna. To, co posiada jedna z nich, posiadają zarazem dwie pozostałe. Logika jest tu nieubłagana. Jeśli pełnią władzy cieszy się jedna z boskich osób, identyczną pełnią cieszą się także dwie pozostałe. Jeśli jedna z nich mówi: dana mi jest pełnia władzy, analogicznie mówi każda z pozostałych. Jest tak dlatego, że istotą osobowości w Trójcy Świętej jest bycie czystą relacją, a więc najbardziej absolutną jednością. Jezus wyrazi tę prawdę przy użyciu języka duchowego, kiedy zwróci się do swoich uczniów. Wiecie, powie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami, lecz kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu. Z Ewangelii świętego Marka, rozdział 10. Tak więc kończąc, powiemy, że relacja wpisana jest w naturę władzy. Wydaje się, że po tym, co powiedzieliśmy wcześniej, można teraz przejść do punktu ostatniego, który interesuje nas najbardziej,
który jest centralny dla naszych rozważań. Będzie on zarazem podsumowaniem całości, lecz nie w kontekście całej tajemnicy Trójcy, co byłoby niemożliwe, lecz w kontekście władzy, jej natury i zarządzania nią. To bowiem interesuje nas najbardziej w obecnej chwili. Dotychczasowe rozważania chciałem zwrócić uwagę na relacyjną naturę władzy. Chciałem pokazać, odnosząc się do praw do Bogu Trójjedynym, źródle wszelkiego istnienia w świecie i wszelkich sposobów komunikowania się. Chciałem więc zwrócić uwagę, że władza jest jednocześnie jakością otrzymaną i przekazywaną. Ma w sobie te dwupola. Otrzymuje i przekazuje, nigdy nie zatrzymuje. A to oznacza, że nie jest ona wartością statyczną, na zawsze posiadaną czy niezmienną. Przeciwnie, natura władzy jest na wskroś relacyjna. Kto zatem cieszy się władzą, musi być w nieprzerwanej relacji. Jest to relacja podwójna. Jest to relacja z tym, od którego władzę się otrzymuje i relacja z tym, dla kogo się ją sprawuje. Władza nie jest po to, by się nią cieszyć. Władza jest po to, by się nią dzielić. Kto zatem sprawuje władzę, i dotyczy to wszelkiej władzy świeckiej, duchowej, jest jednocześnie sługą i panem. Mówi bowiem Chrystus, że jest nie przyda, aby mu służono, lecz aby służyć. Tak, kto zatem sprawuje władzę, jest jednocześnie sługą i panem. Czyli jest panem i sługą. Ale jest jednocześnie panem i sługą, czy też panem? Jest jednocześnie sługą i panem i zarazem panem i sługą. Kto posiada władzę, żyje wewnętrznej i zewnętrznej dynamice. Nigdy więc nie jest statyczny. Nie otrzymuje się władzy, by się nią cieszyć, lecz otrzymuje ją, by nią zarządzać w imieniu i z woli tego, o którego ją otrzymuje i dla dobra innych, którym posługuje. Tajemnica Boga Trójjedynego jest źródłem wielkiej nauki. Jak chciałem pokazać, dotyczy ona także natury władzy. Baltazar, odwołując się do myśli świętego Bonaventura, powie w tym kontekście, cytuję, że wszelka ekspresja Boga na zewnątrz, a ma na myśli Boga Trójjednego, pozostaje objęta i niesiona Jego ekspresją wewnątrz boską. Że to, co dokonuje się wewnątrz Boga, jest również przenoszone na to, co ma dokonywać się wewnątrz stworzenia. Misterium Trójjedynej Miłości uczy zatem, że władza nie jest wyłącznie w gestii jednej z boskich osób, lecz własnością wszystkich trzech – Ojca, Syna i Ducha Świętego. Kontynuując tą refleksję, powiemy, że władzy w świecie ziemskim nie ma ten, który nominalnie jest do niej upoważniony, ale ma każdy, kto żyje. Tylko sposób relacjonowania się jest zmienny. Każda z osób Trójcy Świętej może zatem powiedzieć i de facto mówi: dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. I zarazem, ponieważ żyje miłością, powie: sam siebie nic uczynić nie mogę. To jest ten boski paradoks, dla nas często niezrozumiały, ale taka jest tajemnica. Bóg jest pełen paradoksów, które nas rozbudzają i stają się dla nas elementem naszej kreatywności. I dwa słowa zakończenia. Powyższe myśli z pewnością nie prowadzą do zrozumienia natury władzy, ani tym bardziej do rozjaśnienia większego misterium, jakim jest misterium Boga Trójjedynego. Sądzę jednak, że są zaproszeniem do ważnej dyskusji, szczególnie wśród wierzących, na temat współczesnej władzy. Coraz częściej i z coraz różnych stron słychać bowiem głosy, że władza w świecie współczesnym przeżywa poważny kryzys. I nie chodzi bynajmniej jedynie o tak zwaną władzę świecką, ale także o jej rodzaj, o każdy jej rodzaj, także o władzę duchową. Gdyby niniejszy tekst stał się rzeczywiście okazem takiej dyskusji, to byłoby jedno z największych moich marzeń i wielką radością serca, a uzewnętrzniałbym to również błyskiem w okach
oczach. Dziękuję serdecznie i życzę dalszej kontynuacji tego wielkiego wydarzenia, a tym, którzy są przyjęcia nowego roku akademickiego, niech przeżywają go w tym tajemnicy Trójcy Świętej, której dogmat będziemy obchodzić w roku przyszłym, w miesiącu maju. Dziękuję bardzo.